Cześć i czołem, jak zwykle Michał z Władek Team. Słuchajcie, kolejny odcinek w poszukiwaniu troci. Jesteśmy dzisiaj, może nie na plaży, znaczy się na pewno nie na plaży, jesteśmy dzisiaj koło sklepu wędkarskiego Red w Wejherowie. Chłopacy pokażą nam, co według nich jest najlepszego na te nasze trocie i na nasze belony, bo wiecie, zaczyna się sezon belonowy, także zapraszam na film. Koło mnie Olek i Witek. No, pan Witek to jest właściciel sklepu. No tak jak widzicie, wyłożyli troszeczkę tego dobra. Rozumiem, że to są kołowrotki na belonę czy na troć? Czy kołowrotki na belonę i troć, bo to nie będziemy tutaj rozróżniać. Podobne ryby w tym samym środowisku żyją, także kołowrotki spełniają te podobne wymagania co do belony, co do troci. Nie? Dobra, to jakie wymagania musi spełnić taki kołowrotek? On musi być odporny na sodowodę, czy nie musi być? Znaczy, to są akurat dwie szkoły. Jedni uważają, że powinien być kołowrotek mocny, czyli tam odporny na sodowodę, gdzie półka cenowa to jest powiedzmy tam jakieś 300-400 zł. Druga szkoła to jest kupowanie kołowrotków tanich, gdzieś za 100 zł, które tam odporne na słonowodę teoretycznie nie są, ale tam wymienianie ich co sezon, dwa, a suma summarum jedne i drugie wytrzymują tak samo za te same pieniądze. Okej, to dobra, czyli tak, odporne na słonowodę to no nie musi być, tak jak słyszeliśmy, może być tak czy tak, no ale to zasolenie nasze Morza Bałtyckiego nie jest jakieś, wiecie, ogromne, więc to tam pal 6, pomijmy ten temat. Co za tym musi charakteryzować, czy musi się charakteryzować taki kołowrotek wtedy na belonę? Bo słuchajcie, sposoby na belonę są dwa. Jedni ciągną ją po wodzie jak tak zwaną szmatę. To jest najprostsze ponoć, wiecie, bo jak ona jest u góry, no to się po prostu po tej wodzie cia idzie. Tylko trzeba naprawdę szybko, nie ma czasu pompować. No inni troszeczkę finezyjniej bardziej łowią, ale w tym momencie no, ten kołowrotek musi spełniać troszeczkę nieco inne kryteria, nie? No tak, kołowrotek powinien być dosyć mocny, przełożenie dosyć szybki, żeby po prostu ta belona, może to nie jest wielka ryba, ale warczy bardzo dynamicznie. Tam miejsca na wbicie kotwicy w tym pysku, w tym dziobie nie ma zbyt wiele. Spada szybko, także najpopularniejsze to jest właśnie taki hol siłowy po wierzchu, żeby jak najszybciej ją podebrać gdzieś tam do łódki. Czym dłużej będziemy się bawić, tym więcej będzie gdzieś tam spadów. Dobra, a sytuacja podobna jest z trocią? My ją też ciągniemy siłowo? Chyba nie. Nie. No, troć to inaczej. Jeżeli chodzi o troć, to jest dużo bardziej waleczna ryba, bardzo silna. Ją niestety trzeba holować bardzo delikatnie, dać jej troszeczkę luzu, ustawić bardzo delikatnie hamulec, żeby ona mogła sobie odejść. Tam się nie wolno specjalnie spieszyć, bo to się skończy zerwaniem ryby albo zerwaniem zestawu. I będzie trzeba ją zmęczyć. Trzeba ją dokładnie, pięknie wyholować, zmęczyć. To da się zrobić, wędkarze doświadczeni potrafią to robić. Myślę, że trzeba po prostu bardzo często być nad wodą, wtedy skutecznie będzie można łowić te ryby, je lokalizować i tylko trening czyni mistrza, nic innego tu nie wymyślimy. Nie wolno na siłę holować ryby. No dobra, czyli rozumiem, że tutaj przyda się nam dobry hamulec, ale również i wędzisko tutaj musi być w miarę elastyczne, co? Tak, wędziska do połowu troci charakteryzują się tym, że są to wędziska dosyć elastyczne z tego względu, że one muszą posłać przynętę na bardzo daleką odległość, tak zwane, przynęta się musi bardzo dobrze naładować, żeby ją daleko rzucić. Co za tym idzie, przy wędzisku elastycznym stosujemy bardzo cienkie plecionki, ponieważ musimy w ten twardy pysk kotwicę rybie wbić. I co nam daje wędzisko elastyczne plus plecionka? Wędzisko elastyczne amortyzuje zrywy ryby, zapobiega częstemu spinaniu się. Natomiast plecionka powoduje to, że ryba jest mocno przytrzymywana, hak jest ostro wbity, plus dobry kołowrotek z bardzo precyzyjnym, dobrze wygulowanym hamulcem gwarantuje nam sukces, który tak bardzo pragniemy. Pragniemy w postaci wyholowanej troci. Dobra, ale to teraz tak, jeżeli musimy precyzyjnie operować tym hamulcem, to rozumiem też, że podczas brania tej troci my musimy ten jakoś mocniej pociągnąć, czyli na początku hamulec mamy ściągnięty, a później go rozkręcamy, czy jak? Bo jeżeli chodzi o kołowrotek z przednim hamulcem, on jest bardziej precyzyjny od kołowrotku z tylnym hamulcem. Musimy go w ten sposób ustawić, że przy zacięciu on musi troszeczkę odpuścić. Wtedy przy
holu ryby i my już sami decydujemy, czy ryba idzie nam w jakiś zaczep, czy jest bardzo mocna, zrywna, wtedy musimy tego hamulec delikatnie popuścić. Nie też za bardzo, bo ona pójdzie sobie w siną dal. Musimy to po prostu to trzeba kontrolować. Niestety nie możemy tej rybie dać za dużo luzu. No. Generalnie ten hamulec powinien być już nastawiony przed łowieniem, w miarę tam odpowiednio, bo jeśli się zaczniemy za mocno bawić w trakcie holu ryby, kiedy są jakieś tam emocje, no to można sobie narobić więcej szkody niż pożytku. Dokładnie. Jak ustawić ten hamulec? Wyciągamy, rozumiem, ręcznie, żeby można było wyciągnąć plecionkę. Plecionka musi być z takim lekkim oporem przy szarpnięciu, wyjść, odpuścić Najlepiej to zobaczyć już, jak to jest wszystko przełożone przez wędzisko, sobie zaczepić, pociągnąć lekko oczywiście. Nie z takim kątem zerowym, bo możemy wędkę złamać, ale i wtedy zobaczyć, jak to po prostu ryba pracuje i jakoś tam wstępnie można ten hamulec sobie ustawić. Dobra, czyli tak, kołowrotki. Ile nas kosztuje taki najtańszy kołowrotek, żeby można było pojawić się na tą troć? Bo tutaj no, o belonie to sobie powiem później, o troci. Taki najtańszy, a ile kosztuje takie optymalne? Czy tu myślę, że tam takie minimum, powiedzmy, żeby to było w miarę coś przyzwoitego, no to jest granica tych 100 zł. To już jest jakiś tam kołowrotek w miarę przyzwoity, ma tam te parę łożysk, metalową szpulę, łożysko oporowe i spełnia jakieś tam podstawowe warunki takiego kołowrotka, powiedzmy, trociowego, pseudo, może morskiego, bo to on odporny na słoną wodę nie będzie, ale ten sezon 2 nam też wytrzyma. Tu ważna sprawa, żeby po każdym tam łowieniu ten kołowrotek sobie lekko obmyć w słodkiej wodzie, to na pewno przedłuży jego żywotność. No i cena 110 zł, no to jest taki kołowrotek, który okej, cena jest okej. 110, mamy tu taki nowy model Shimano Sienna FE, bardzo fajny, też tam w granicach 130 zł. Wtedy trochę w górę idziemy, no to już 200 zł będzie jakaś okuma, też bardzo fajna, nowy model. No i znana wszystkim na pewno Daiwa Ninja, w granicach też 200 zł, bardzo porządny kołowrotek. Takimi topowymi kołowrotkami na troć morską są peny. To jest kołowrotek, który jest odporny na słoną wodę, ma specjalnie uszczelnione łożyska. No i to już się tak kształtuje od 360 zł, powiedzmy nawet do 600, tak? To zależy od modelu i od wielkości modelu. To jest kołowrotek, który naprawdę kilka sezonów spokojnie nam pokręci. I go rozumiem, no, bo peny są, charakteryzują się tym, że można faktycznie holować tą rybę jak przysłowiową szmatę i to by już sprostało temu. Ten za 110 zł chyba nie da rady, nie? No zarżniemy go bardzo szybko. One po prostu przekładnia nie wytrzyma, łożyska nie wytrzymają. Peny są kołowrotkami dosyć solidnymi, są bardzo ciężkie, co prawda. To niestety waga jednak idzie za tym, że po prostu kołowrotek jest masywnie zbudowany z lepszych materiałów i dlatego możemy stosować hol siłowy. Okej, to żeśmy się troszeczkę dowiedzieli o tej naszej troci, jakie kołowrotki używać, a teraz to pytanie, które zadałem na samym początku. Łowimy belonę, no, jesteśmy blisko teraz belonady, tej ogólnopolskiej, łowimy tam w trollingu, czyli no, tam z racji na to, że to są zawody, liczy się ilość tych belon, potrzebujemy po zahaczeniu belony szybko ją wyholować, mieć ją po prostu u siebie, czyli bez pompowania po prostu kręcimy i jedziemy z koksem, bo nie ma na to czasu. Jakie kołowrotki do czegoś takiego? Do tego stosujemy troszeczkę większe kołowrotki o mocniejszej konstrukcji, z tego względu, że jak powiedziałeś, że to musi być bardzo siłowy hol, bo tam się liczy czas. Ilość złowionych ryb i długość złowionych ryb. Pewnie tak będzie ustawiony regulamin. Często też szyper łódki nie zatrzymuje i musimy po prostu... Tak, musimy sobie zdać sprawę z jednej sprawy, że łódka jest cały czas w ruchu, czyli dodatkowy opór wody jest dwa razy większy niż podczas normalnego holu z brzegu. W związku z powyższym kołowrotki tego typu troszeczkę większe, o większej pojemności szpuli, bo często będziemy wyrzucać przynętę i będziemy na długą odległość i będziemy holować ją za łódką. W związku z powyższym kołowrotki w wielkości 4, powiedzmy 5-6 tysięcy, to by były idealne do tego połowu. Myślę, że kształtują się w cenach tak gdzieś od 150-180 zł i myślę, że to spełnia wszelkie wymagania kołowrotka belonowego. Czy musimy zwrócić uwagę na to, żeby on był zbudowany, nie wiem, z jakichś mega masywnych elementów, może inaczej, co jest słabym elementem w tych kołowrotkach z niższej półki, które no nie dają nam tej satysfakcji ciągnięcia tej belony tak naprawdę siłowo, bo wiecie, te kołowrotki potrafią się wyginać, różne cuda się potrafią dziać, nie? Słabsze elementy to przede wszystkim korbka w kołowrotkach tańszych. Potrafi często gęsto się wygiąć, po prostu przekładnia. To są kołowrotki, które są skonstruowane z gorszych materiałów i one nie wytrzymają na pewno
bardzo siłowego foju. Jeżeli do tego dojdzie bardzo mocno dokręcony hamulec, mamy pełnię nieszczęścia. Zniszczymy ten kołowrotek w 5 minut. Zgadza się. Dobra, który z tych kołowrotków, które tutaj macie, no byś polecił na tą, no po, już mówmy po prostu, puską belonadę, czyli na tą łowienie belony w trollingu? Jeżeli dla kogoś wydatek 160 zł to nie jest za dużo pieniążków, ja szczerze sumieniu powiedziałbym Mistrala w wersji Seamaster, wielkość 60, myślę. Bo taki model troszkę wyższy, Oceanis też 60, też Mistral, to są naprawdę, Mistral gdzieś tam taką ma fabrykę swoją i te kołowrotki są jakościowo bardzo, bardzo fajne. Zatem nie ma sensu wydawania bardzo dużych pieniędzy na kołowrotek belonowy, bo okres połowu belony jest bardzo krótki. No to jest powiedzmy gdzieś okolica 10 maja, kiedy pięknie zakwitnie rzepak, ona idzie na tarło, płynie na tarło do Zatoki Puckiej, Zatoki Gdańskiej. I z dniem, powiedzmy, tam gdzieś połowy czerwca się kończy, tak? Już z brzegu czy z łódki będzie bardzo trudno ją złowić. W związku z powyższym myślę, że to jest optymalna cena. Relacja jakości do ceny jest przyzwoita. To będzie też kołowrotek, który później można gdzieś wykorzystać na dorsze gdzieś tam z małej łódki. Tak. Tam teraz u nas popularne połowienie gdzieś tam w Karwis, małych łódek dorsze, że to będzie kołowrotek, który będzie spełniał te zadania również. Spokojnie, da radę, ponieważ do tego kołowrotka możemy założyć elegancko pilker 120 gram, setkę, 80. Będzie... I da radę. Tak, bo to będzie wędkowanie bardzo delikatne dorsze. To wiadomo, że w karwi łowimy je na niedużej głębokości do 11, 15, 20 metrów. Takie piękne, spokojne dzigowanie. Myślę, że można go wykorzystać w ten sposób też.